Vlogmas dzień 24. Hejka, więc witam Was w vlogmasie numer 24. Mamy godzinę 12:43, czyli zbliża się godzina 13. Pierwszego vlogmasa zaczynałam w tym miejscu i również ostatniego vlogmasa zaczynam w tym miejscu. Celowo to zrobiłam. Tak, siedzę właśnie tak sobie w tym miejscu i pamiętam, jak nagrywałam pierwszego vlogmasa i to był wtedy piątek, pamiętam, że kawałam się do szkoły, że nie wierzę, że to już jest Wigilia, z jednej strony bardzo cieszę. Natomiast z drugiej to jest mi tak trochę przykro, bo jednak, no, powiem wam, że nie będzie taka głupia seria, ale jednak przywiążę się do serii filmów. Mam przy sobie kalendarz, który towarzyszył nam praktycznie przez cały grudzień. Nadszedł czas, żeby otworzyć to wielkie okienko i ja już troszeczkę domyślam się, co tam będzie, bo tu mi się zobaczyła w tym kalendarzu i mogłam tutaj podglądnąć. Robię to na żywo przy was. Wow! No, no, no. Mamy czekoladkę. Mamy taką figurkę, nie wiem, możecie napisać, co to jest? Bo ja jak na razie... No, nie ogarniam, co to może być. O, i zobaczcie, w ostatnim, dopiero w ostatnim kalendarzu był, jest właśnie słodycz z tym ciasteczkiem. A ja przez cały grudzień, gdy otwierałam te kalendarze, to myślałam, że w jakimś z tych pobocznych dni będzie właśnie to ciastko. Potem powiem wam, że już się domyślałam, że dopiero dadzą 24 grudnia. To jest na żywo? No. Jeszcze nie, no nigdy tylko. Czekajcie. O, zobaczyliście, dopiero teraz dali to ciastko. O, no. Dałam Marcie też kawałek. Ja nigdy tych Maltesersów nie jadłam, bo ja ani Kasia nigdy nie jadłyśmy tych Maltesersów. Delicious. Dobra. Takie po prostu ciastko, nie? No także jak widzicie, my jesteśmy na razie bez makijażu, bo stwierdziłyśmy, że teraz nie będziemy malowały. Stwierdziłyśmy właśnie, że nie ma sensu. Trzeba będzie teraz sprzątać, bo musi odkurzyć całą górę. A ja będę myła toaletkę i będę robić ciasto i też wam to pokażę. Pokażę wam w ogóle, jakie wszystkie ciasta mamy. No, a pierniczki już ozdobione? No właśnie, pierniczki ozdabiać przede wszystkim. No. W sumie ja mogę wam też tutaj otworzyć kalendarz adwentowy. Otworzymy okienko. O, jaka wielka choinka. O, taka choineczka. Przez wieczór ładowałyśmy baterię. Także bateria naładowana w lustrzance i u nas też. Tak. Także możemy nagrywać ostatniego vlogmasa. My także idziemy teraz na obiad, a po obiedzie będziemy sprzątać. I Kasia wam coś nagra i ja wam po obiedzie pokażę, jakie mam ciasto. Dobra. No tutaj mam ciasto, ogólnie przepis na to ciasto wam dam na dole, bo w sumie zmodyfikowałam taki do piernika i będę robić do tego krem. Do tego mam taką masę krówkową z Biedronki i masło i po prostu to połączę w jedno, utrzę to i będzie taki krem. I spróbuję to przekroić na równą część. Tak już
wygląda finalny efekt tego ciasta. To i pokażę wam inne ciasta, jakie upiekłyśmy. Tu w lodówce jest tiramisu, tylko on jeszcze nie jest, jak się nazywa, nie jest posypany kakao. Tutaj mamy piernik. O, tak wygląda w przekroju, taki wysoki zrobiłam. A tutaj jest sernik z brzoskwiniami. Ale on nie wygląda jakoś zachęcająco w tym świetle. Bym wam musiała w przekroju pokazać. Więc ja ogarnęłam pokój, zrobiłyśmy jedzenie. Teraz tylko musimy, wiecie, nakryć do stołu. Mamy godzinę 16:35, także w sumie tak późno nie jest. My zawsze kolację mamy tego 18, coś około wigilijne oczywiście. Coś około tego, jak widzicie, się pomalowałam. O, nie wiem, czy wam się wyostrzy, ale próbowałam zrobić jakieś, wiecie, cienie na oku i tak to wygląda. Zazwyczaj cieniami się nie maluję. Jak widzicie, z daleka to nie jest bardzo, bardzo widoczne. Także ze względu tego, że nie nagramy dla was Get Ready With Me, mogę wam pokazać, jakich kosmetyków użyłam. I jak widzicie, jeszcze się nie ubrałam. Po prostu, jak wiecie, ja nie lubię za bardzo strojów galowych. I zrobię to dopiero na koniec. Podkład mój nakładałam ten, który zawsze, powiem wam, że ja już go mam, używam od kilku dobrych lat i jak najbardziej mi się sprawdza, bo on jest taki fajny, delikatny. No i jak najbardziej przykrywam moje niedoskonałości. Ostatnio właśnie jak miałam problemy właśnie z czołem przez stres spotęgowany, to właśnie nie przykrywam mi ich do końca, ale jakoś mi to zbytnio nie przeszkadzało. A propos mojego czoła, skoro o tym mówimy, to na 100% jestem już przekonana, że to było spowodowane stresem, bo gdy teraz już nie mam żadnego stresu, to moja cera zdecydowanie się poprawiła. I jeśli chodzi o to, czym nakładałam, zawsze nakładałam rękoma, po prostu mi tak najwygodniej. A dzisiaj nakładałam tą gąbeczką z AliExpress, tą malutką. I powiem tak, spełnia to, co gąbeczka powinna robić, fajnie przykrywa i powiem wam, że naprawdę widać różnicę, gdy nałożę podkład rękoma, a gdy nałożę gąbeczką, ponieważ jest lepsze krycie, ale pierwszy minus tego, że produktu trzeba o wiele, wiele więcej. I ta gąbeczka jest strasznie twarda i jak ja to nakładałam, to miałam wrażenie, że wręcz bije się tą gąbeczką i aż twarz mi bolała, także no to było, no także to było tak trochę średnie. Puder to też już ten mój klasyczny z Rimmela Stay Matte, mam już go bardzo mało, ale powiem wam, że ja lubię dokładnie sobie utrwalić twarz. Bronzer to też mój jedyny, ten z Miss Sporty. On ma za ciemny odcień, więc trzeba z nim bardzo uważać. Rozświetlacz to też bardzo dobrze pewnie już wam znany. Nie tylko u nas na kanale, ale ogólnie. Jest to ten rozświetlacz z Lovely, nie otworzę wam go. Tak on wygląda. Jeśli chodzi o pomadkę na usta, to mam tą z Vibo Million Dollar Lips. Mogłabym użyć, wiecie, klasycznej czerwieni, która wiecie, jest zawsze na święta. Ogólnie dużo mam czerwonych pomadek, ale ja mam wrażenie, że czerwona pomadka mi za bardzo nie pasuje. Tuż do rzęs to już typowo klasyk, ale to nie to opakowanie. O, dobra, to. No to znaczy, to jest to samo, ale tu byście dużo nie zobaczyli. Tuż do rzęs to klasyk Lash Sensational z Maybelline. Naprawdę uwielbiam ten tusz. Oczywiście wcześniej rzęsy podkręciłam zalotką i użyłam bazy, żeby był lepszy efekt. To jest ta baza z Eveline. To jest też napisane, że to jest niebo drzewka, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie baza według mnie. Brwi to zrobiłam tym cieniem z Maybelline. Tak on wygląda, mam już go około rok. I teraz mój makijaż cień, mi użyłam mojej jedynej palety z Vibo. Jak widzicie, ona się strasznie palcuje. Więc ogólnie na całą powiekę nałożyłam ten cień, ten brokatowy. Potem na załamanie użyłam ten, ale tak naprawdę bardzo lekko. I już tak typowo praktycznie pod brwią użyłam ten. Dokładnie wszystko rozblendowałam. No, także tak zrobiłam mój dzisiejszy makijaż. Ja mam ogólnie bardzo dziwne powieki i jestem pewna, że za chwilę mi się ten cień zmyje. Jeśli chodzi o włosy, to raczej nic nie będę z nimi robić, bo moje włosy są naprawdę strasznie podatne, podatne na to, aby być proste. I jak je pokręcę, to i tak za chwilę będą w takim stanie, także z włosami nic nie robię, nie prostowałam ich, w ogóle nic nie robiłam. Tak wyglądają moje naturalne włosy i nic mi nie będę robić. Ja już sobie zrobiłam makijaż i ogólnie dziękuję wam za wszystkie komplementy pod vlogiem, w którym się malowałam tą nową paletą. Mówiliście, że pasuje mi taki makijaż, więc dzisiaj zrobiłam coś podobnego, ale innego. A w zasadzie to jutro użyłam kilku innych cieni, ale makijaż wygląda bardzo podobnie. I dziękuję wam za wszystkie komplementy, bardzo mi się zrobiło miło.
I dzisiaj na usta użyłam tej pomadki z Kiss Lovely, Tukaj Lips, ona jest o numerku 5. I powiem Wam, że nie wydawało mi się, że ona ma taki ciemny kolor. Tutaj wydaje się na taki jakby czerwony. Nie wiem, czy to wina światła, czy co, ale wydaje mi się, że ona takiego koloru wcześniej nie miała. Może po prostu mi się zdaje, w ogóle ostatnio, gdy maluję się obojętnie jaką pomadką, to żadna pomadka mi się nie podoba, tylko używam na przemian tych brązowych. Ja się nie ubrałam, ubiorę się później, ale będę się przebierać tak jakby dwa razy, dlatego że ubiorę się na kolację wigilijną, ubiorę sukienkę i tak dalej, a potem idziemy na pasterkę i na pasterkę muszę je przebrać, ubrać spodnie i bluzkę, dlatego że nie chcę iść do kościoła w sukience, bo będzie mi zimno. I potem już widzę to, że przyjeżdżamy około pierwszej do domu, wiecie, pasterka zawsze zazwyczaj jest długo, albo po pierwszej do domu i nie chcę mi się tego makijażu zmywać, masakra. To będzie jakaś masakra. Is mistletoe over the door? You can't eat or drink. Dobra, muszę się po Wigilii. Co powiesz? Jestem zadowolona z prezentu ze wszystkiego. Powiem ci, którą mamy godzinę? 19:20. Myślę, że już teraz niedługo zakończymy vlog, ale jeszcze pójdziemy na górę powiedzieć dwa słowa dotyczące vlogmasów. Tak szybciutko pokażę Wam mój outfit. Więc mamy już 20:17. Wróciłyśmy. No wróciłyśmy z Wigilii, czyli wróciłyśmy do, przyszłyśmy do góry, ale przyszłyśmy się tutaj z Wami tylko i wyłącznie pożegnać Was, znaczy zakończyć ten film, a zarazem zakończyć serię Vlogmas. Złożyć Wam życzenia. Tak, rozpoczynałam tutaj serię Vlogmas i będziemy tutaj ją kończyć. I na samym wstępie chciałbyśmy Wam złożyć serdeczne życzenia wesołych, radosnych świąt spędzonych w gronie rodziny. Pewnie jakby to oglądacie do 25. My z Was, ze swojej strony chciałbyśmy Wam bardzo podziękować za serię Vlogmas, za Waszą aktywność, za wszystkie wyświetlenia, za łapki w górę, za komentarze. Wiadomo, że vlogi były czasem bardziej ciekawsze, czasem drugie mniej. Ale właśnie takie są uroki vlogmasów, że niektóre dni są bardziej ciekawe, niektóre mniej. Ale tak czy owak chciałybyśmy Wam podziękować za wszelką aktywność, za pomysły na filmy, za różne sugestie, za konstruktywną krytykę, za motywujące słowa. Naprawdę było nam bardzo, bardzo miło. I jesteśmy bardzo szczęśliwe, że w tym roku udało nam się również tę serię poprowadzić i mam nadzieję, że w przyszłym roku też będzie nam dane nagrywać taką serię. I bardzo się cieszymy, że w tym ostatnim tygodniu zdecydowałyśmy, że przez cały tydzień będziemy nagrywały codziennie vlogi. Ale nie ukrywam, że było to dosyć trudne. Tak, i męczące. I męczące bardzo. Nie wyobrażam sobie na przykład vlogować codziennie, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy co zero przyniesie nam czas. Tak, bo my też mamy słaby internet, także było dosyć ciężko, bo wiecie, codzienne vlogi niby tylko przez tydzień, także było dosyć ciężko. Moim ulubionym vlogmasem i taki, który na pewno najbardziej będę wspominać przez całe życie, będzie vlogmas numer 7. Nie zdradzę Wam co to jest. Zobaczcie. Jeśli jesteście ciekawi, to cofnijcie się właśnie do vlogmasu, wejdźcie sobie w nasze filmy i zobaczcie, jaki to był vlogmas. Co prawda nie był on nagrywany 7, ale... No nie. Bo nasz numerek to był 7. Tak, a w ogóle moc szczęśliwą cyfrą jest numer 7 i teraz kolejny raz to się sprawdziło. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że obiecałam Wam, że powiem Wam coś o komputerze, we vlogach i tak dalej, ale już nie zdążę tego zrobić. Dlatego zrobię to przy okazji jakiegoś innego vloga, więc wybaczcie, ale na pewno ten wstęp, tak jak powiedziałam Wam w wczorajszym vlogu chyba? To było wczorajszym? Tak jak powiedziałam Wam we wczorajszym vlogu, tak słowa dotrzymuję, zrobię to w jakimś zwykłym naszym vlogu, pewnie po nowym roku Wam wstawię. Troszeczkę mi przykro, że te vlogmasy się ukończą. Z drugiej strony powiem Wam, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałyśmy taki filmik z lampami. Takie rozstawiane. Nie wiem, to było chyba około miesiąc temu, więc fajnie się vlogmasy nagrywało. Jest mi przykro, że się kończą, ale z drugiej strony to też brakuje mi takich normalnych filmów, takich wiecie, co siedzimy i gadamy. No wiecie. Żegnamy się z Wami i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Zapraszamy Was na nasze inne social media, tam może będziemy jeszcze aktywne w święta, bo po świętach szczególnie może mówię, na pewno na Snapchacie, naszej grupce. Tyle, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie już takim mniej świątecznym. Już takim gadanym. Pa, pa. Pa. Is mistletoe over the door?